Więc kiedy na sali wczoraj, we wtorek, odbywało się drugie czytanie po poprawkach w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, drugie czytanie trzech projektów, z których właściwie został jeden z poprawkami, nielicznymi poprawkami, które uwzględniliśmy głównie z projektu KOD-u i PSL-u. Nieoczekiwanie przedstawiciel tego KOD-u w wystąpieniu swoim powiedział, że kiedy prace już zmierzają właściwie do końca i odbyłoby się już tylko głosowanie, pewne drobne poprawki jeszcze i głosowanie we czwartek, nieoczekiwanie powiedział, że wycofuje swój projekt obywatelski, co bardzo skomplikowało całą sprawę, dlatego że zgodnie z opiniami ekspertów, prawników, okazało się, że musimy procedurę całą uchwalania ustawy i procedurę w komisjach powtórzyć od początku. Więc pan marszałek, był pewien problem, od którego etapu, od którego momentu musimy procedurę całą powtarzać. I pan marszałek prosił, skierował na posiedzenie komisji już tylko druk 558, czyli druk, tylko projekt Prawa i Sprawiedliwości o ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. I nad tym projektem pracowaliśmy niejako od początku. Chociaż wszystkie osoby, które brały udział w tej posiedzeniu tej komisji, to były osoby, które brały udział we wszystkich wcześniejszych etapach i wielokrotnie już argumenty na temat tego naszego projektu i tych projektów były powtarzane. No ale opozycja, której celem było, czyli głównie osoby od tych neopalikotów, tej nowoczesnej i przedstawiciele ci najbardziej tacy zainteresowani z Platformy Obywatelskiej, czyli pan Kropiwnicki, pan Budka, pan Myrcha, przypuścili atak i po kolei, ponieważ było tutaj około 80 kilku artykułów do przerobienia, na początku oczywiście blokowali na wszystkie możliwe sposoby, podważając sensowność prac i żądając ekspertyz, konsultacji społecznych i wszystko, co może skutecznie zablokować przyjęcie projektu. Także kiedy posiedzenie po tym nieoczekiwanym wycofaniu przez przedstawiciela KOD-u projektu zwołał pan marszałek na godzinę 20 wieczorem, bez przerwy do godziny 3:30 rano obradowaliśmy i od początku trzeba było no niejako pracę, czyli analizować poszczególne przepisy od początku i przyjmować ewentualne poprawki. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło swoje poprawki, te, które przeforsowaliśmy, które przegłosowywaliśmy i które chcieliśmy przy tym projekcie do czasu, aż pan z KOD-u wycofał swój projekt. I poprawki, ale poprawki blokujące, które dokładnie szły w poprzek naszych koncepcji i które miały zrealizować, no, utrwalić naruszenia konstytucji, żądające absolutnie doprowadzenia do jakiegoś, no, prawie że boskości pozycji prezesa Trybunału Konstytucyjnego, żądające natychmiastowego ogłoszenia tego rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy, która nie jest rozstrzygnięciem, bo pan prezes powiedział, że nie będzie przestrzegał ustawy i tak dalej, czyli mające zupełnie idące w poprzek, albo można powiedzieć przeciwko, nie dające się pogodzić poprawki, więc my oczywiście te poprawki były przez nas, mieliśmy większość odrzucane. Natomiast Platforma i Neopal i ci nowocześni, oczywiście przyszły tutaj wszystkie te młode panie, które blokują zwykle na posiedzeniu Sejmu postępowania, przyszły, mimo że nie były nawet członkami komisji, na zmianę, tam całe grupy się zeszły i zadawały absolutnie bezsensowne pytania, że proszę, a dlaczego tu jest kropka, jak ktoś złoży podanie, to podanie do kogo, a na skrytkę pocztową może, a można tak absolutnie technicznie, nie mające nic wspólnego pytania. Pan przewodniczący oczywiście zmierzając tylko do przedłużenia i wydłużenia prac, tak żeby niemożliwe było uchwalenie tej ustawy na tym jeszcze posiedzeniu Sejmu, które, przypomnę, kończy się jutro. No i tylko dzięki determinacji pana przewodniczącego. Natomiast no, rzeczywiście udało nam się przerobić, że się tak wyrażę, omówić każdy z przepisów, wysłuchać propozycji. Tam nawet nie było propozycji. Propozycje były głównie nasze, które ja składałam.
I te opozycje, niby w cudzysłowie, które miały w istocie tylko zablokować postępowanie, przedłużyć czas, wymęczyć nas. Oni co godzinę składali nawet częściej wnioski o przerwę, żądające zupełnie jakichś rzeczy, jakichś opinii, nie wiadomo skąd i tak dalej. Krótko mówiąc, udało nam się do godziny 3:30 rano przeforsować tę ustawę z poprawkami. I tutaj Prawo i Sprawiedliwość poszło na dalsze jeszcze ustępstwa. Na przykład zrezygnowało z głosowania większością 2/3 głosów, które jeszcze do niedawna były w naszym projekcie. Zrezygnowano z inicjatywy pana prezydenta i prokuratora generalnego w takich specjalnych dotyczące składów, czy dotyczące ponownego, dotyczące składów Trybunału i tak dalej. Więc Prawo i Sprawiedliwość poszło jeszcze na dalsze, na dalej idące ustępstwa, ale opozycję denerwowało samo to, że nam się udało poprosić po prostu zakończyć procedurę i właściwie czekamy teraz na to, kiedy pan marszałek, a powinien to, mam nadzieję, się zbierze prezydium Sejmu, żeby wyznaczyć, bo musi wyznaczyć dzisiaj jeszcze czytanie na sali drugie, jeśli będą zgłoszone poprawki, a na pewno, bo oni z każdej okazji dokładnie wielokrotnie powtarzają te same opinie, te same tak zwane poprawki i chodzi tylko, żeby tutaj ten czas wydłużyć. Więc jeśli pan marszałek dzisiaj, no czekamy, mamy nadzieję, że bo musi dzisiaj wyznaczyć jeszcze na sali plenarnej posiedzenie, znowu wróci do komisji i znowu być może czekać nas będzie maraton, no ale trudno, no to taka jest nasza praca. Tak, żeby jutro od godziny 9 do 12 mamy głosowania, żeby można było tę uchwałę, po prostu, nie uchwałę, przepraszam, ustawę przyjąć. A ustawa ma, jeszcze tylko powiem jedno, ma bardzo duże znaczenie, dlatego że ona po prostu odblokuje Trybunał Konstytucyjny. Po prostu udrożni. Poskracane zostały terminy. Odstąpiliśmy od naprawdę bardzo istotnych postanowień, tylko dlatego, żeby tu już prezes Trybunału miał większą swobodę w ustalaniu z jakby kolejności rozpatrywania spraw i tak dalej, i tak dalej. Także składy również zostały te podstawowe z 7 do 5 zmniejszone, więc mamy nadzieję, że to jakoś ruszy, ale już z zapowiedzi wczorajszych, bo wziął nieoczekiwanie udział, kiedy wczoraj było rozpatrywane, było drugie czytanie na sali, zjawił się na sali pan prezes Rzepliński i od razu już uprzedził i odczytał nam swoje osobiste stanowisko, już uprzedził, że to jest i tak wszystko niezgodne z konstytucją. Czyli powtarza jeszcze raz tę samą jakby scenariusz, który był przy naszej ustawie grudniowej i też ogłaszał już w mediach, że to jest wszystko niezgodne z konstytucją. I tutaj też powiedział, jeszcze nie jest uchwalona ustawa, on już tam właśnie mówi, że wszystko jest niezgodne z konstytucją. Na co ja zwróciłam uwagę, bo dopuścił go pan marszałek, bo no, po prostu poprosił o głos. Natomiast ja z kolei zwróciłam uwagę, że pan prezes Rzepliński wystąpił tam, to nie było wystąpienie prezesa Trybunału upoważnionego do występowania na zewnątrz, dlatego że pan prezes Rzepliński nie przedstawiał stanowiska Trybunału, a on może tylko reprezentować Trybunał, czyli wszystkich sędziów. On wygłosił swoje własne, osobiste, polityczne wystąpienie krytykujące Prawo i Sprawiedliwość i od góry już mówiące, że ta ustawa czy ten projekt na razie jest sprzeczny z konstytucją. Także ja stwierdziłam, że on nie ma prawa tak mówić, dlatego że on nie występuje w imieniu Trybunału, nie został upoważniony, nie było żadnego zgromadzenia ogólnego sędziów, którzy by go upoważnili wspólnie do zajęcia stanowiska. Także pan prezes Rzepliński nadużywa swojego tutaj stanowiska i swoich możliwości. No i oczywiście podobnie jak opozycja rozgłasza po wszystkich mediach, że właśnie usunięto, że musieli wycofać swój projekt, bo właśnie tutaj nie są uwzględniane ich poprawki. Ale też nie widzą, jakby nie zwracają uwagi, że no, to przecież nie na tym polega, że jak oni przyniosą swój projekt podpisany przez 100 tysięcy, to większość, która kilka milionów
on uzyskała w wyborach i ma prawo realizować swój program wyborczy, no nie jest zobowiązana. My nie musimy, to nie polega na tym, że jak oni ta kody czy opozycja przyprowadzą swój projekt, to my musimy ten projekt uchwalić. Otóż nie. Odbywa się dyskusja, mają możliwość nagłośnienia. Ludzie mogą przyjrzeć się jej propozycjom, ale to wcale nie znaczy, że my musimy przyjąć i nie mogliśmy przyjąć ich projektu, ani ich propozycji w większości, dlatego że oni chcieli proponować zupełnie dokładnie coś innego niż my. Więc tutaj ludzie powinni i Polacy powinni wiedzieć, że my przyjęliśmy zwartą koncepcję Prawa i Sprawiedliwości, mającą na celu odblokowanie działania Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast opozycja po prostu totalnie, to jest teraz totalna i sędziowska opozycja, co pokazał pan prezes Rzepliński, no i ręka w rękę z totalną opozycją parlamentarną. Więc jesteśmy teraz nawet na takim etapie, że czekamy na decyzję pana marszałka, o której godzinie odbędzie się kolejne czytanie tego naszego projektu i przedstawione sprawozdanie zostanie z komisji, tak żeby, no i będziemy musieli się zebrać, bo jeśli będą zgłoszone poprawki, to musimy się jeszcze raz zebrać i omówić. Na pewno będą i jutro, mam nadzieję, że będzie głosowanie, no ale czeka nas jeszcze wielogodzinna ponowna powtórka z dzisiejszej nocy.